Witamy serdecznie wszystkich kibiców Stalinysa w programie Pytania i Odpowiedzi. Ze mną jest pan Jarosław Mucha i Mustafa Mbaye. Jesteśmy środkowymi w drużynie Stalinysa. No i będziemy dzisiaj odpowiadać na wasze trudne, a czasami łatwe pytania. Więc może, Jarku, ja zacznę. Dobrze. Pierwsze pytanie. Czy utrzymuje pan kontakt z zawodnikami, z którymi zdobył pan złoto mistrzostw świata juniorów? Jeśli tak, to kto z tamtej drużyny jest pana najlepszym kumplem? Tak, utrzymuję kontakt. Może nie z wszystkimi, ale staram się do chłopaków pisać od czasu do czasu. Największy chyba kontakt mam z Bartkiem Kwolkiem oraz z Norbertem Huberem. I sądzę, że właśnie to oni są moimi kumplami, można tak powiedzieć. Aha, czy raczej utrzymuję z nimi taki największy kontakt. Również z Mateuszem Masłowskim czy Jakubem Ziobrowskim też mam kontakt. Może to nie są rozmowy codziennie po godzinie, ale od czasu do czasu napiszemy do siebie i czyli odświeżacie co jakiś czas informacje, co tam u ciebie. I tak jest, tak jest. No to prawidłowo, prawidłowo. No. Teraz medal zjednoczył was na zawsze, żeby zadzwonić, tak. Zapytać, co tam, okej, okay, rozumiemy. Tak jest. No to teraz może ja zadam pytanko. Tak jest. Jesteś wychowankiem Trefla Gdańsk. Czy nasza drużyna miałaby w tej chwili szansę w meczu z gdańszczanami? Czy szanse są zawsze, to na pewno. Wiadomo, że bukmacherzy gdzieś tam nie oceniali by naszych szans jakoś tam wysoko. Jest to mocna drużyna w tym sezonie. Awansowali teraz do finału Pucharu Polski. Z przyjemnością się ogląda tą ekipę. Na pewno byłoby ciężko, ale ja jestem przekonany, że podjęlibyśmy rękawice. Nie wiem z jakim skutkiem, to nie jestem wróżką, ale na pewno byśmy powalczyli. O tak, odpowiem. No to super, super. Teraz kolejne pytanko, jak tobie zadam. Czy trudno rywalizuje się o miejsce w składzie z Mustim? Tak, bardzo trudno. Jest to doświadczony zawodnik, który już... Trudne pytanie tutaj. Nie z jednego pieca chleb jadł, więc na pewno jest trudno rywalizować. Jednak daję z siebie na każdym treningu 100% i staram się mu udowadniać, że jeszcze przyjdzie pora na Jarka Muchę. Tak, to potwierdzam, że Jarek jest człowiekiem, który nie odpuszcza i znajdzie ten dzień słabości twój i wykorzysta go skrzętnie. Dlatego mimo tutaj naszej kurtuazji i uprzejmości wymienianych, no ja tu cały czas się obracam za siebie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie Jarek Mucha. To teraz ja. Wszyscy wiemy, że jesteś Polakiem, bo jesteś, ale czy spotkałeś się z rasistowskim zachowaniem w naszej lub innej lidze ze strony kibiców bądź też zawodników? To takie... Trudne pytanie. No wydaje mi się, że ja jestem osobą, która zapamiętuje raczej sytuacje w swoim życiu dobre i pozytywne momenty i gdzieś tam te wszystkie negatywne sytuacje, które się dzieją się w życiu, no to gdzieś tam odrzucam i wyrzucam też z pamięci, więc teraz ciężko byłoby mi powiedzieć na pewno, czy w lidze. Ja jak gram, to jakby jestem na tyle skupiony i emocji, to wszystko tak działają na mnie, że ja dookoła nic nie słyszę, co się jakby dzieje, czy to jak z trybun, czy krzyczą kibice, czy coś, więc nie jestem w stanie nawet powiedzieć, czy coś takiego mogło paść z czyichś ust na trybunach. I czy tam było pytanie z zawodników, czy jak? Kibiców bądź też zawodników. Aha, no więc ja jeżeli chodzi o kibiców, to nigdy nic czegoś takiego nie usłyszałem. Bo... To chyba dobrze świadczy o naszej lidze i o naszych kibicach. Tak. Wydaje mi się, że też siatkówka jest takim... rodzinnym sportem. Rodzinnym sportem. Nie przychodzą za często tacy piłkarscy kibole. Pseudokibice. Tak, którzy gdzie wiem, że na stadionach piłkarskich to tam różne rzeczy się wykrzykuje, czy ci ludzie są pod wpływem różnych środków i mają różne jakieś tam swoje przekonania i po prostu przychodzą je, nie wiem, wykrzyczeć, no ale w siatkówce to się raczej nie zdarza, a poza tym, że tak powiem, nie obchodzi mnie to totalnie. A jeżeli chodzi o zawodników, to nigdy też nikt nie,
Może ktoś powiedział do mnie pod siatką, ty głupi głupku, ale nigdy nie usłyszałem niczego a propos mojego koloru skóry, więc to też bardzo dobrze świadczy o kolegach z pracy, można coś tak to nazwać. Bardzo się cieszymy właśnie, że mamy takich kibiców i takich kolegów z pracy, jak to mówię. Ale Jarek, co ty nam wczoraj ostatnio powiedziałeś? Tak? Teraz czas na ciebie, mój przyjacielu drogi. Dobrze, więc kolejne pytanie, to trzecie pytanie. Jak podobał ci się film Braveheart, Chłopaki nie płaczą i Kosmiczny mecz? To jest chyba pytanie od naszego przyjaciela Kamila Długosza, ponieważ ani jednego z tych filmów nie oglądałem. Aha. Naprawdę? No tak, niestety no nie oglądałem i tyle. A już Kamil mi męczy 2 lata, że oglądał Chłopaki nie płaczą i Kosmiczny mecz. Aha, czyli to są takie... Czyli rozumiem, że to są takie klasyki pana Kamila Długosza. Tak, tak. Ja nie mam na to czasu. Ja się uczę języków obcych w domu. Ja studiuję logistykę inżynierską w Częstochowie, więc muszę też robić projekty, różne prace piszę, więc nie mam czasu na jakieś takie Panie Kamilu, rozumie pan, tak? Nauka, tak jest najważniejsze. Siebie, a na Kosmiczny mecz chłopaków nie płaczą i Braveheart przyjdzie jeszcze. Kosmiczny mecz zagramy w finale. I sobie tak. Oglądę na żywo. Tak jest. Czyli teraz trzecie pytanko, tak? Tak jest. A dobrze, no to co usłyszałeś pod siatką w zeszłym sezonie podczas meczu playoff we Wrocławiu? Nie wiem, czy wszyscy pamiętają tą sytuację, bo nasi kibice byli na meczu, ale to nie był transmitowany mecz. Tak, to nie był transmitowany mecz. No, wiadomo, jak to jest podczas meczu. Różne jest adrenalina, są emocje. Jest głośno, więc tu się nie dosłyszy pewnych rzeczy. Coś się doda od siebie, coś się zrobi pod publiczkę. A tak całkiem serio to nic nie usłyszałem. Wiadomo, mówię, że podczas meczu są emocje i czasami wystarczy jakaś mała iskra, niekoniecznie jakiś wielki płomień, żeby to wszystko wybuchło. No i są emocje i tyle. Nic naprawdę nie usłyszałem, jeżeli chodzi o osobę, też znamy się praktycznie z zawodnikami z różnych zespołów, więc to też jest tak, że no co, parkiet to parkiet, a poza boiskiem to jest zupełnie inna historia. Wiadomo, każdy chce wygrać, na boisku trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. I tak jakby stoisz za swoją drużyną w 100%, nawet jeżeli po drugiej stronie byłby twój brat, tak jak ty to chyba najlepiej wiesz, że zrobisz wszystko, żeby wygrać. A jak się kończy mecz, no to, tak. To już zapominamy. To jest W takich sytuacjach, gdzie Musti jest na boisku i trochę się chłopak zagrzeje, to zawsze nasz trener mówi: Beko, grzej się! Musti się zagrzał. Tak, więc jak ja się wchodzisz. Jak ja się zagrzeję, to wchodzi z zimną głową Jarek Mucha. Dobra, to teraz ty. Teraz pytanie czwarte. Co cechuje mistrza? Spokój, wytrwałość i długie ruchy, kocie. To bardzo, bardzo cenna informacja. Tak, są cenne informacje od jednego z trenerów. Jeszcze dużo miał takich powiedzeń. Nie wiem, czy to wszystkie mogę powiedzieć. Ale to zapamiętałem, to cechuje mistrza. Ale tak na poważnie to na pewno pokora do tego, co się robi i ciężka praca. Dobrze, więc to młodzi adepci siatkówki wyciągajcie, bo to bardzo cenne rady. Tak, od starszego kolegi. Od starszego kolegi. Teraz kolejne pytanie do mnie chyba. Tak, do ciebie to, które miałeś? Teraz czwarte. Czy jadąc na gapę, udawałeś kiedyś przed kanarem obcokrajowca? Tak, to jest historia, którą tutaj chyba ostatnio komuś opowiadałem w drużynie. Miała miejsce taka sytuacja. Pamiętam, że to było Euro 2012, więc, że tak powiem, do Polski zjechało wielu kibiców z różnych części Europy. No i była taka sytuacja, że wracałem chyba ze szkoły, nie miałem biletu, no i była kontrola. No i też jak wsiadałem do tego tramwajem, jechałem w Trójmieście, to wyciągnąłem telefon i rozmawiałem sobie z kolegą, z którym się umówiłem, który miał być kilka przystanków dalej, dosiąść i mieliśmy pojechać razem gdzieś tam w jakieś miejsce. No i pamiętam, że na trzecim przystanku wsiadają
kontrolerzy i podchodzą do mnie. No ja ten telefon tak odłożyłem, no i pytają się, czy też tam proszą o bilet do kontroli, ja nie miałem. No i tak mówię, a zagram wabank, no. I mówisz, ja nie pojmają to warzecz, są przystanki. I no mówię, że nie rozumiem po polsku. No i kontroler tak kombinuje, patrzy na mnie, widzę, że tak z angielskim u niego jest, że on chyba jednak wolał oglądać Braveheart'a i kosmiczny mecz, że się tam nie douczył tego angielskiego do końca. No i w każdym razie tak na mnie patrzy, no i coś mi tam sugeruje tak delikatnie, że money, money. Ja mówię, że nie, no, że niestety zostawiłem portfel w hotelu, że tutaj, no i tak coś do niego mówię. No i on taki zrezygnowany, a wszyscy dookoła, ludzie, którzy byli w tym tramwaju, słyszeli, jak ja na początku wsiadałem do tramwaju i rozmawiałem po polsku przez telefon, więc strasznie się śmiali. Babka jedna to była tak czerwona, że już mówi, ja za tego pana zapłacę. Tak, ja zapłacę ten mandat. Zostawcie go. No i w każdym razie sytuacja fajnie się dla mnie skończyła, dlatego że no, kontroler zrezygnował. I sobie poszedł, więc udało mi się, dlatego Euro 2012, dziękuję. Kolejne pytanie. Nysa to ludzie, ludzie to Nysa. Tak, kolejne pytanie, to będzie pytanie piąte, tak? W jakiej reklamie chciałeś zagrać i dlaczego? No to jest pytanie, które pewnie jest zadane przez naszych kolegów, ponieważ była taka sytuacja, ja jeszcze grałem w Częstochowie. W wakacje pojechaliśmy do Wrocławia i mówimy, zróbmy coś szalonego. No i to poszliśmy sobie na reklamę pasty Sensodyny, bo to jest... Na casting. Tak jest, na casting do reklamy pasty Sensodyny. Było do wygrania 30 tysięcy złotych oraz reklama w telewizji. No jednak odpadłem tam na etapie wstępnym już. Dwa pytania mi zadali i chyba... Ale jak wygląda, tak z ciekawości, jak wygląda casting do reklamy Sensodyny? No mniej więcej tak jak tutaj siedzimy, tak. Tylko że sam siedzę. Jest ten prompter, to się chyba nazywa fachowo, tak. Gdzie jest wyświetlany, tak. Co masz powiedzieć. No i zaczynasz mówić, tylko że ja cały czas, jak widać, często śmieję. No i nie mogłem wytrzymać, wiesz, żeby było poważnie. Tak. No i cały czas czytałem. Ale jeżeli chodzi o reklamę pasty do zębów, to chyba dobrze, że się tam śmiałeś cały czas. Bo nie... Tak, tak, ale było tam pytanie, czy masz problem, jak jesz lody albo zimne rzeczy, czy pijesz zimne napoje, czy cię zęby bolą? No ja mówię, że nie wiedziałem, że miałem odpowiedzieć, że tak, tylko powiedziałem, że nie, mnie nie bolą, myko, ja mam zdrowe zęby. A to chodziło w tej pasie, że ona zapobiega właśnie tym wszystkim rzeczom. Czyli powiedzieli, my zadzwonimy. Tak, tak. Ale ja nie mam telefonu. Odezwiemy się. Tak. No i tak to się skończyło, ale do dzisiaj to jest agencja, już nie powiem, żeby tu reklamy im nie robić. Tak jest. Ale do dzisiaj dostaję na maila propozycje statystowania w Pierwszej Miłości, w Na Wspólnej i jeszcze w innych serialach, więc może kiedyś, jak już skończę się odkupką, pójdę sobie no, do telewizji. Warto śledzić, warto oglądać te programy. Może tak. Jarek jednak. Może kiedyś ja będę tam. Tak. Kolejne pytanie teraz czytamy. Teraz ja dla teraz ciebie. Teraz ty dla mnie, tak? To było... Szóste teraz. Piąte. Ja piąte czytałem, tak. Czy łatwo jest pogodzić sport i naukę? Czy łatwo jest pogodzić sport i naukę? O, dobre pytanie. Ja bym odpowiedział, że nie jest łatwo na takim zawodowym już poziomie, gdzie musisz poświęcić się na praktycznie w 100% i staje się to twoją pracą. Cały dzień podporządkować pod treningi, weekendy, pod mecze. Więc nie jest to łatwe, ale jest jakby do wykonania. I żywym dowodem do tego jest pan Jarek Mucha. Tak. Ja też jestem tego żywym dowodem. Również studiuję, również piszę pracę. Tak, również teraz będę pisał pracę licencjatką, już jest w produkcji. Nie jest to łatwe, ale wykonalne. No i jest wielu siatkarzy, którzy gdzieś tam dają z tym sobie radę. No i co jeszcze? No i poza tym, no wiadomo, no można też jeszcze oprócz studiowania grania, uczyć się tych języków, tak zamiast oglądać głupie filmy, tak? Tutaj do nikogo jak to nie pijemy. Grzegorz Szymański, albo szkoła, albo nauka, byku. No tak, my to jednak pokazaliśmy, że jednak się da. Kolejne pytanko,
teraz, jak ci idzie gra w Stali? Pytanie szóste. Jak mi idzie gra w Stali? To jest takie pytanie dość ciężkie, ponieważ ciężko ocenić grę jako grę samą w Stali. Ale jeśli miałbym to porównać do Częstochowy, w sensie do całej Stali, czy organizacji, treningów, to na pewno jest tu dużo, dużo większy, wyższy poziom. I bardzo dobrze się tu czuję. Na każdym treningu, no praktycznie no każdy daje z siebie 100%, bo mamy jeden cel wyznaczony, czyli awans w tym roku. Tak jest. Więc fajnie to wygląda i bardzo dobrze się to czuję. Dużo kibiców przychodzi na mecze. Nie wiem, co można jeszcze więcej powiedzieć. No, po prostu to jest coś pięknego. I czuję, że po prostu zrobiłeś jakby postęp względem Jarek Muchas, nie wiem, sprzed 2 lat, a Jarek Mucha dzisiaj to... Tak. Czujesz, że zrobiłeś postęp. Czuję, że zrobiłem postęp, bo po prostu jest cięższa rywalizacja na środku, na każdej po prostu pozycji mamy konkurencję i nie możemy usiąść na laurach, tylko trzeba zapierniczać. Dobrze, teraz kolejne pytanie. Z którym zawodnikiem z AZS-u Częstochowa byłeś w kinie i czy było fajnie? Tak, zawodnikiem z AZS-u Częstochowa, dokładnie tego nie pamiętam, ale... Mogę ci przypomnieć, chcesz? Wydaje mi się, że wiem dokładnie z kim byłem, to był z Patrykiem Szczurkiem byliśmy, Patryk Szczurek zaproponował mi film, co to był za film? Aha, to był film Magic Mike wtedy to był. Magic Mike, w ogóle nie wiedziałem, co to jest za film, jak się okazało później. Magic Mike to jest tak jak tańczył? Te chłopy, co tak wiesz, Chip and Dale, co tam tańczą na różnych imprezach jakichś tam. I Patryk zaproponował, że idziemy na jakiś film. Nie wiem, czy on przeczytał, czy wiedział, co to jest za film, ale w każdym razie... Wyszło mega dziwnie, dlatego że wyobraź sobie, siadamy w dużej sali, same praktycznie dziewczyny, wiesz, przyszły na seans, my siadamy, ja tam nie wiedziałem, co to jest za film i nagle zaczyna się Magic Mike, no i tam wiesz, półtorej godziny goście tańczą, aż powiem ci, że jak się skończył film, to sam miałem ochotę. Mówisz, Patryk, ty usiądź, ja ci zatańczę. Tak, dlatego to był Patryk Szczurek i film Magic Mike. Pozdrawiam serdecznie. Teraz kolejne pytanie, ja czytam dla ciebie. 7 pytanie. Czy jak byłeś mały, to byłeś tak zwanym niejadkiem, czy wręcz przeciwnie? To jest chyba odpowiedź krótka, chociaż teraz wyglądam, jakby było święto jakieś Boże Ciało, jakbym zdjął koszulkę, bo naprawdę mam budowę atletyczną. Tak jest. Jednak za młodo nie było, tak? I wręcz przeciwnie, jadłem bardzo dużo. No i byłem trochę misio. Pyzą tak zwaną. Tak, ale mamusia i tatuś mówili, jedz Jaruś, urośniesz, wyrośniesz z tej nadwagi. No. Zajedz ją, zajedz tą nadwagę. Tak, więc dużo, dużo jadłem, ale byłem przynajmniej szczęśliwy. Tak, ja mogę odpowiedzieć podobnie, że w domu, że tak powiem, mama kocha. Tak. Mama chce jak najlepiej dla ciebie, niekoniecznie wie, co to znaczy najlepiej, jeżeli chodzi o odżywianie, ale ważne, że z pustym żołądkiem nie chodziłeś, to jest najważniejsze. Teraz kolejne pytanie. Tak. Czyli skaczemy tutaj. Czy udzielałeś kiedyś wywiadu w języku obcym? Czy ja udzielałem wywiadu w języku obcym? Nie, nigdy nie udzielałem wywiadu w języku obcym. Może tam na początku gdzieś tam się trochę wykupiłem, bo chciałem zobaczyć reakcję tam dziennikarza, ale nigdy nie było takiej jakby potrzeby. No, ewentualnie mógłbym po angielsku udzielić wywiadu, też nie mówię jakoś perfekcyjnie, ale wydaje mi się, że jakoś bym sobie poradził, ale no, nigdy nie musiałem, więc nie. Odpowiedź brzmi nie. Szybko zwięźli na temat. Tak jest. Kolejne pytanie. Jaki jest twój siatkarski autorytet? Ciężkie pytanko. Chyba nigdy nie miałem jakiegoś takiego siatkarskiego autorytetu. Raczej się wzorowałem na mojej rodzince, czy to na moim tacie, czy mamie, bo oni też uprawiali sport. Później na bracie. I raczej chciałem być tak jak oni, czyli tak jak mój tata był w kadrze Polski w piłce ręcznej. Mhm.
Potem brat był w kadrze Polski w siatkówkę, więc też zawsze chciałem być w kadrze Polski. Udało się to. Coś tam z chłopakami zdobyliśmy. I właśnie to był mój autorytet, czyli bardziej rodzina niż jakieś osoby obce, co nie znałem i widziałem w telewizji i mówiłem, o, chcę być taki jak oni. No i słusznie. Czegoś takiego nie było, raczej właśnie się wzorowałem na rodzince. I... Dobra, okej, fajna odpowiedź. Teraz kolejne pytanie. To teraz ja. Tak. Czy podobnie jak w poprzednich zespołach, tak i w stali jesteś duszą towarzystwa? Czy ja jestem... Wydaje mi się, że ten tytuł duszy towarzystwa to tak przeskakuje z dnia na dzień. To niecodziennie jest jakby... Niecodziennie jest sobota. Nie zawsze świeci słońce. Nie zawsze świeci słońce, nie zawsze się przychodzi i ma się wyśmienity humor. Więc wydaje mi się, że to jest taki tytuł, który przechodzi z rąk do rąk. Czasem ja mam akurat, że tak powiem, dobry dzień i mam ochotę się powygłupiać, pożartować. Na śmieszki, hiszki, na bycie komikiem. Komik. A czasami to przeskakuje. Jarek jest tutaj też jednym z liderów. Dużo witaminy D chłopak ma, no i też często, że tak powiem, zabawia ekipę i każdy, czy to Patryk Szczurek, to przeskakuje po prostu z rąk do rąk, więc wydaje mi się, że... Jak pochodnia normalnie. Tak jest, więc jak olimpijska pochodnia. Aż do końca sezonu tak pociągniemy. Tak. I mam nadzieję, że na końcu zapalimy ten wielki znicz. Tak, z klubem kibica razem. Tak jest. Zobaczymy. Więc kolejne pytanie czytamy. Teraz pytanie. Czy dużo czasu poświęcasz na układanie fryzury? No tutaj to jest pytanie od Patryka Szczurka, bo zawsze przed meczem wszyscy tam przed lustrem stoją godzinę, dwie, a my z Kamilem Długoszem właśnie tak wychodzimy na mecz bez układania fryzury. Bo ja uważam, że fryzura nie gra, tylko trzeba się sfokusować na tym, co mamy od trenerów przekazane na wideo. Nie poświęcam dużo czasu na układanie fryzury. Tak samo jak Kamil Długosz, ale jeśli chcecie i jeśli chcesz, to teraz w sobotę ułożę włosy. Słuchaj, no ja ci powiem tak, ja też nie muszę raczej tutaj nic układać, dokładać, więc mogę się przyłączyć do was i też tam nie będę układał przy włosach. W każdym razie kolejne pytanie teraz ja do ciebie. Mnie, tak. Czy chciałbyś zostać w Nysie na dłużej, czy jednak w głowie pojawia się myśl o powrocie do rodzinnego Gdańska? Pamiętaj, żebyś odpowiedział dobrze, bo to będą kibice oglądać. Właśnie, czy to kibice oglądają. Nie, no tak. Przede wszystkim jest postawiony jasny cel, który to też jest moje tak jakby prywatne marzenie, bo ta Plusliga jest taką ziemią obiecaną i fajnie byłoby po prostu tam zagrać i się sprawdzić już teraz gdzieś, gdzie już zdobyłem doświadczenie, ograłem się gdzieś i wiem... Na co mnie stać i jestem też pewniejszym siebie zawodnikiem niż to było jak gdzieś tam w Gdańsku byłem w tej Plus Lidze i wtedy nie miałem szansy jakby pokazywania tego za często na parkiecie. Minęło trochę czasu i tak po prostu chciałbym teraz zobaczyć, sprawdzić się co te lata mi przyniosły, czy teraz jestem w stanie rywalizować na tym poziomie. Czuję się na pewno dużo pewniej i chciałbym po prostu, i tu jest fajny cel postawiony, taki cel jaki ja mam też indywidualnie, więc fajnie byłoby awansować i z Nysą tutaj pograć w tej Plus Lidze, powalczyć. Taki wiadomo, scenariusz sobie wyobrażasz, awansujemy do Plus Ligi, jedziemy do Gdańska, wygrywamy tam i jesteś MVP. O, wiesz co, chyba Jarek, i wtedy to już by się... Wiesz co ja lubię, Jarek, wiesz co ja lubię. No. Palma by odbijał już wtedy. Tak, tak. Na Mąciaka byś poszedł. Wtedy wydaje mi się, że zostalibyśmy tam. Nie, no oczywiście chciałbym taki scenariusz, jak biorę w ciemno i będę do tego dążył, żeby tutaj wszystko się tak udało, jak sobie zakładamy. I żebyśmy awansowali, żeby właśnie taki scenariusz miał miejsce. A granie w drużynie, która jest z twojego rodzinnego miasta, gdzie zaczynałeś jakieś stawiać pierwsze kroki siatkarskie, to jest przywilej niewielu siatkarzy w Polsce.
No coś tutaj masz, nie wiem, do mnie coś. Nie, no to jest. Jakiś po prostu podjeździk robisz? Nie, broń Boże, po prostu. A nieraz, nieczęsto zdarza się, że z twojego rodzinnego miasta jest drużyna akurat na poziomie gdzieś tam takim gdzie, zawodowym i możesz reprezentować jej barwy. Druga sprawa, nieczęsto jest też tak, że po prostu no, jest po drodze, że oni cię chcą, czy ty nie chcesz, czy to wszystko się. 50% szans. Tak. Ty chciałeś, oni nie chcieli. Tak jest. Czy to się wszystko zazębia i jest niewielu takich siatkarzy, nie? Gdzieś tam taki Mariusz Wlazły to gra w Bełchatowie x lat. Ale w sumie on chyba nie jest z Bełchatowa. On jest z Wielunia, mój drogi. Z Wielunia jest, z Wielunia, ale to chyba Wielun jest blisko Bełchatowa, tak mi się wydaje. No ale w każdym razie, to żeby musimy zapytać w siatkówce często po prostu zmienia się miejsce zamieszkania i gry. Nie jest tak, że się siedzi w jednej drużynie, no to mówię, że to może w piłce nożnej, jak taki Francesco Totti, to my mamy teraz takiego Mariusza Wlazłego w tak. Bełchatowie, że po zakończeniu kariery stawiają ci pomnik. W siatkówce jest raczej tak, że gdzieś tam rok, dwa, trzy i gdzieś tam różnie losy się toczą i trzeba zmienić, więc no mówię, że biorę w ciemno ten twój scenariusz. Bardzo mi się podobał, awansujemy, jedziemy do Gdańska, zostaje tam MVP i Mąciak, tak? Jesteśmy umówieni. Tak, dobra. Kolejne bardzo pytanko. Proszę. Teraz które pytanie? Dziesiąte. W młodym wieku, w jakim jesteś, bez wątpienia ważne jest przebywanie na boisko i zdobywanie na nim doświadczenia. Czy w związku z tym nie brakuje ci gry po sporym sukcesie w postaci Mistrzostwa Świata? Nie czujesz, że ta kariera nieco przyhamowała? Ktoś tutaj zadaje niewygodne pytania. Tak. Ale my jesteśmy tu, żeby na takie odpowiadać. Na pewno zawodnik w moim wieku musi dużo czasu na boisku spędzać, no bo to jest podstawa. Jednak trafiłem do klubu, gdzie na tym środku mam mega konkurencję, bo są doświadczeni zawodnicy. Są ode mnie starsi o 10, o 6 i chyba o 8 lat, jak tak dobrze liczę, więc oni już trochę pograli. Jednak fajnie, że tu trafiłem, bo po prostu na treningu mogę z wami konkurować i zobaczyć, jak wyglądam na tle innych, bardziej doświadczonych zawodników. I czy moja kariera przyhamowała? Kariera, to jest duże słowo. To przygoda siatkówką, czy przyhamowała? Sądzę, że nie, bo tu się rozwinąłem. Widzę to po sobie, że się rozwijam. A to, że nie gram, to może jeszcze przyjdzie na mnie czas i wtedy pokażę, co tu się nauczyłem. Więc nie uważam, że to przyhamowało. Może jest chwilowy, lekki przestój w tym, że nie gram. Tak. Ale nie jakieś zaciągnięcie hamulca ręcznego, że już nie mogę z tego ruszyć po prostu. Tak uważam. Rozumiem. Dobra, lecimy dalej. Jak to mówią młodzi ludzie, do brzegu. Czy jest taki klub, któremu prywatnie kibicujesz i taki, w którym nigdy byś nie zagrał? Nie wiem, czy tu chodzi o klub siatkarski, czy z piłki nożnej, ale chyba siatkarski. Tak, no to w każdym razie to bym powiedział tak, czy jest jakiś, któremu kibicuję. Kibicuję temu, w którym aktualnie gram, więc to jest łatwa odpowiedź i to jest bestia medialna, bestia. Tak. I czy jest taki, w którym bym nigdy nie zagrał? Ja wychodzę z założenia, że nigdy nie mów nigdy, więc nie ma takiego klubu, w którym bym nie zagrał. No to może jeszcze dodamy do tego pytania, jakiemu zespołowi kibicujesz w piłce nożnej? W piłce nożnej? Wiesz co, w piłce nożnej? Temu, który aktualnie wygrywa. A tak, to mogę powiedzieć, że Liverpool jest taką drużyną, która gra świetny futbol i przyjemnie się to ogląda po prostu. Tamten roku mówi, że Chelsea, no ale to jest sezonowiec. Mało, że to jest, bo oni w zeszłym roku nie wygrywali, Liverpool wygrywał. Więc ja no mówię, że ten zespół, który prezentuje najciekawszy futbol. A z polskich boisk? Z polskich boisk? Oj, tutaj wiesz co, Jarek, niestety ja polskiego futbolu, no, nie mam do tego cierpliwości. Czyli Legia Warszawa, tak jak kolega powiedział. Kolejne pytanie. Teraz, jak w lidze spisuje się zespół Czarnych Jasło? Czarni Jasło są aktualnie liderem. To nieważne, która liga. Tak. Ważne, że są liderem, bo liderów się nie rozlicza. Tak jest. Tak jest i tyle. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy w drugiej lidze graliśmy z Karpatami Krosno, były to wielkie derby. Jeździłem za dzieciaka na te mecze, bardzo kibicowałem.
teraz trochę nie po drodze z im do dojścia do drugiej ligi. Jednak sądzę, że chcieli sobie teraz odpocząć, tak podpuścić rywali i są liderem. Za chwilę sądzę pójdą do góry i znowu będziemy w Jaśle mieć drugą ligę, może pierwszą. No a potem to już tylko Ekstraklasa. No i super. Więc Czarni Jasło... Czyli śledzisz? Klub. Tak, śledzę bardzo. Są liderem, jest to najważniejsze. Liga nieważna, tak jak wspomniałem. I idziemy po awans. Dobrze, no to... A my zbliżamy się do końca, więc jedziemy dalej. To było już. Czy masz jakieś swoje przedmeczowe rytuały? Jest jeden przedmeczowy rytuał, to jest drzemka. Drzemkę muszę zawsze zrobić przed meczem. Mamy rano rozruch, później wideo. Kolejno wracam do domu, posiłek, czy jesteśmy na wyjeździe, no to razem wspólny posiłek. No i wtedy drzemka, jakaś taka godzinka drzemki. To może tutaj wspomnisz jeszcze przed kibicami, że czasami takie ci się drzemki zdarzają, że zapominasz o wideo. To Jarek wyciąga brudy. Zdarzyło się raz właśnie, że nastawiłem sobie budzik, a byłem przekonany, że wideo jest trochę później. Pomyliło mi się 15 za 15. Właśnie pomyliłem 15 po za 15 i... Była taka śmieszna historia, że już wszyscy tutaj siedzimy właśnie w tej sali. Tak. No i tam ktoś podpuścił trenera, mówi, niech trener do niego zadzwoni na FaceTime'ie czy tam na kamerce. No i dzwonimy, a Musi tak nie odbiera, jeszcze dwa razy odrzucił trenera. Mówimy, o, będzie się działo. Tak, ale w ogóle była taka sytuacja, że to nie odrzuciłem, tylko ja rozmawiałem w tym czasie sam przez telefon, bo biegłem już na halę. Rozmawiałem przez telefon i po prostu samo wtedy odrzuca rozmowę, no ale jak już przyszedłem, no to tutaj... Wielkie brawa, bo wiadomo, że jak ktoś się spóźni, to są nagrody za to. Tak, więc, no, że tak powiem, zapłaciłem za to odpowiednią cenę, przeprosiłem wszystkich, więc chyba jesteśmy na zero, tak? Jest okej? Okay? Tak, tak. Dla mnie przepraszam. Wszystko okay. Jeszcze raz przepraszam. Ktoś to dzisiaj też się może spóźnić, jak chcesz. Planuję przyjść punktualnie. Dobra, kolejne pytanie. Skąd się wziął pomysł, że to właśnie ty będziesz głównym młynowym siatkarzy, który po meczach dopinguje wspólnie z kibicami? Taki pomysł skąd się wziął? No, że tak to naturalnie wyszło. Bo... Spontanicznie. Tak jest. Lubię jakoś dużo gadać, lubię sobie pokrzyczeć po meczu. Strasznie lubię doping kibiców, szczególnie właśnie mojej ukochanej Legii Warszawa. I tam wszyscy jest jazda! Lecą chłopaki tam ostro. Tak. Tylko jeszcze to jest... W Legii jest o tyle fajnie, że jak ktoś na przykład kto nie skacze i na ciebie patrzy tam i mówi ty, widzę cię! Skaczesz! Tutaj jeszcze do takiego poziomu nie doszedłem. Tak. Ale wszystko powoli. A tak na poważnie, naprawdę to jest fajne, że mamy taką relację z kibicami, że możemy sobie po meczu z nimi wspólnie świętować. Tak. A to, że akurat ja, to chyba czysty przypadek, że jestem takim świrkiem i mogę sobie z chłopakami tam z klubem kibica pokrzyczeć i to jest naprawdę fajnie. To chyba się zaczęło w sumie od Wrocławia, od hali Orbity. Tak. Kiedy tam naprawdę duża grupa kibiców przyjechała i tak jest teraz cały czas po wygranych meczach, a że wygrywamy dość dużo w tym sezonie, więc często krzyczymy sobie po meczach. No i fajnie. Kolejne pytanko. Teraz ja do ciebie. Tak. Masz jeden z większych zasięgów ataku, pomimo że nie jesteś najwyższy. Jak ty to robisz? Czy nie boisz się, że z którymś razem przelecisz na drugą stronę siatki? To tak, to mogę powiedzieć tak, no boję się, dlatego się ubezpieczyłem. No tak całkiem serio, no gdzieś tam zawsze byłem wyskakany i co, no i... A to pytanie jest... było do tego, do Maćka Zajdera skierowane? Nie, to do ciebie. Nie, to chyba do mnie. Do Maćka może było podobne. Ale w każdym razie, no jest tam gdzieś to jakiś tam mój atut. Nie boję się, że przelecę na drugą stronę. To tak jak z pytanie z serii. Ale pan jest wysoki, pan to chyba do kosza nie musi skakać. No, więc nie boję się. Ale kto wysoko skacze, ten skacze krótko. Krótko? Tak mówią. Aha, no słuchaj. Dlatego my bardziej właśnie jesteśmy...
Mówiłem, tak jak mówiłeś, jesteś tuż za plecami. Czujny, cały czas czujny. Dobrze, jedziemy dalej. Pytanie, jest klub, w którym bardzo chciałbyś zagrać lub taki, w którym nigdy byś nie zagrał? To podobne pytanie chyba, które tak było do mnie. No to ja odpowiem tak samo jak właśnie mój poprzednik. Czyli klub, w którym nigdy bym nie zagrał, nie ma takiego, a w którym chciałbym zagrać, chyba bym chciał zagrać kiedyś, jakby się udało, w Rzeszowie, bo jednak jestem z Podkarpacia i fajnie by było tam być chociaż jeden sezon, więc to jest chyba takie jedno z marzeń, chociaż wiadomo, że tam już jest taki poziom w tym Rzeszowie, że byle kto tam nie trafia, więc jeszcze pewnie kilka wody Wiśle, kilka lat w Wiśle upłynie wody, ale sądzę, że może kiedyś mi się to uda, dlatego bym chciał właśnie w Rzeszowie. A jeszcze tam było pytanie, czy jest taki, w którym chciałbyś zagrać lub taki, w którym byś nie chciał? No, czyli odpowiedziałem już na całe pytanie. Czyli nie ma takiego, w którym byś nie chciał, nie mówisz nigdy nie, ale najbardziej chciałbyś w takim Rzeszowie zagrać. Tak jak mówię, w Rzeszowie tak, właśnie, żeby wrócić na Podkarpacie. Trochę jest, teraz są problemy. Wydaje mi się, że będą szukać, no powiedz. Tak. Więc no, nigdy nie mów nigdy. Meku, jesteś gotowy? Tak. Więc i ostatnie pytanko tutaj do ciebie ja mam. Ile bierze na klatce Pudzian, jak ma dobry dzień? Meku, ale to by nie dało, byłem siódmy w kulach. No więc nie dało. Ile bierze Pudzian? No nie wiem, no jest prawdziwym dzikiem, wyszedł z piwnicy. Więc sądzę, że trochę bierze. No nie wiem, ile obstawiasz, że bierze Pudzian na klatkę? Wiesz co, no Pudzian wydaje mi się, że no... Cierpliwie to i kamień ugotuje. Tak. Że no on tanio skóry nie sprzedaje, tak. Więc dajmy mu te, no nie wiem, 180. 180. Tak, wydaje mi się, że chyba schudł ostatnio. Sądzę, że to na barki tyle bierze, ale... No, więc no, trzeba poszukać, trzeba pogooglować do osoby, która wysłała to pytanie, trzeba googlować. Tak, pozdrawiamy Mariusza Pudzianowskiego. Tak. I za rok widzimy się na Sylwestrze. Bania u Pudziana. Tak jest. No cóż, to było ostatnie pytanie w naszym programie pytania serii wywiad z gwiazdą. Z gwiazdami. I co? Teraz chyba chcielibyśmy nominować kogoś do serii. To może ja zacznę, kogo chcę nominować. Tak. To będzie mój serdeczny przyjaciel, dla wszystkich znany jako Mirosław Mierzwiński. Jest to kierownik naszego zespołu. Sądzę, że ma dużo do powiedzenia, ponieważ jest z Regulic, jak każdy wie. Tam teraz straż potężnie się rozwinęła, zakupili nowy wóz strażacki. Tak. I sądzę, że dużo o tym będzie chciał odpowiedzieć. Ogólnie to jest barwny człowiek, więc ja nominuję Mirosława Mierzwińskiego. No to ja, jako że tym Mirosława Mierzwińskiego, to ja chyba nominuję jego kolegę. Z pokoju na wyjazdach, naszego masażystę Wiesława Kuźmę. I wydaje mi się, że tutaj... To będzie jak flibi flap po prostu. Tak, więc na pewno możecie zadawać śmiało pytania i będą pewnie ciekawe odpowiedzi, no bo panowie doświadczeni. Tak. Więc chętnie usłyszymy odpowiedzi na wasze pytania. No i to, do zobaczenia, dziękujemy, ciao. Hejka.